Witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam na pierogi z kapustą i z grzybami. Dzień wcześniej, wieczorem przygotowujemy grzyby, zalewamy je zimną wodą i zostawiamy na noc. Ja mojej kapusty nie opłukuję i nie kroję. Lubię kwaśny farsz do pierogów. Kapustę wraz z jej wodą ubijam dobrze w garnku, przekrywam i gotujemy przez 1 godzinę. Następnie siekamy drobno cebulkę i podsmażamy ją przez 15 minut. W razie potrzeby dolewamy wody. Przed namoczeniem oczywiście należy grzyby dobrze umyć. Grzyby wraz z wodą z moczenia i listkiem laurowym gotujemy przez godzinę. Po ugotowaniu siekamy je drobno. Do ugotowanej miękkiej kapusty dodajemy cebulkę, grzybki, solimy i dodajemy pieprzu. Ja dla ułatwienia pracy z farszu, a zwłaszcza z kapusty kiszonej, robię kulki owalne. Wkładam je na jakiś czas do zamrażalki, a później, kiedy ciasto jest gotowe, robię pierogi właśnie z tymi kulkami. Gotowy farsz z kapusty wkładamy do lodówki, a teraz zajmujemy się ciastem. Do mąki wsypujemy sól, wlewamy olej i ciepłą wodę. Łączymy dokładnie mąkę z wodą, tak aby mąka była wilgotna. Kiedy mąka dokładnie wchłonie wodę, zostawiamy ciasto na 10 minut. Następnie ugniatamy ciasto dokładnie, tak aby było gładkie i elastyczne. Gotowe ciasto dzielimy na połowę. Jedną część przykrywamy miską, aby nie wyschła, i z drugiej części przygotowujemy pierogi. Ciasto rozwałkowujemy cieniutko, zależy od gustu. Te osoby, które lubią grubsze ciasto, oczywiście placek wałkują grubiej. Moje ciasto jest elastyczne, więc nie potrzebuję posypywać stołu mąką. Na filmie pokażę Wam trzy sposoby przygotowywania klejenia pierogów. Oczywiście wybierzecie sobie ten, który będzie dla Was najbardziej odpowiedni. Najważniejsze, aby palce, które lepią pierogi, były suche i aby brzegi ciasta były bardzo dobrze sklejone, aby podczas gotowania farsz nie wydostał się na zewnątrz. Gotowe pierogi układamy na stole posypanym mąką i przykrywamy ściereczką, aby nie wyschły. W tym czasie przygotowujemy wodę do gotowania pierogów. Solimy ją lekko. Można również wlać trochę oleju. Pierogi wrzucamy do wrzątku i gotujemy je około 3-4 minuty od czasu wypłynięcia na powierzchnię. Możecie je podawać z masłem albo z jakimś innym tłuszczem, ze skwarkami. Ja najbardziej lubię te podsmażane na patelni. Jeżeli spodobał się Wam ten przepis, zapraszam do pozostawiania komentarzy, lajków i do subskrybowania tego kanału. Zapraszam serdecznie na następne przepisy.